Witam w tym odcinku serii Fontana Wiedzy Multiego. Dzisiaj y, już szybciej niż y, ostatnio, kolejny odcinek. Y, Spowodowane jest to tym, że po prostu miałem czas, to nakręciłem i, i kolejny od razu na raz, więc lecimy z koksem. Pytanie od Demon Reapersa: Dlaczego wszyscy tak najeżdżają na Ojca Barbadiana na forum? Y, no, to jest dość y, trudne pytanie. No, naprawdę, to jest jedno z najtrudniejszych pytań chyba w tej serii, jakie powstało. Zostało mi zadane. Dlaczego tak jest? Barbadian no ma specyficzny charakter, tak? Ma specyficzny charakter, po prostu um, ma swoje wymagania od graczy. No i jeżeli ktoś ich nie spełnił, no to po prostu dziękuję, tak? Jeżeli, no i też troszeczkę popełni błędów w swoim tym swojej tej historii, tak? No, jak każdy, tylko że, no, w jego wypadku są to błędy, które niektóre osoby po prostu mu nie wybaczą i jest to też taka osoba, no, zabawna trochę, no, z przeszłością, z której um, często ktoś się może śmiać, no, bo um, były pewne historie, ja nie będę tutaj opowiadał tych historii, no, bo to nie wypada, um, ale... No, Barbaren to jest śmieszna osoba, tak. No, ja z nim grałem 3 na 3 długo w teamie 3 na 3, ale niestety się um, podzieliliśmy. i Ja stwierdziłem, że no, już mi się nie chce grać z, z nim. No, powiem szczerze, że po prostu, no, znudziło mnie granie 3 na 3 w tej drużynie, no jakoś tak już po prostu mi przeszło. No raz wygrywaliśmy, raz przegrywaliśmy. Powiem wam, że czym dłużej graliśmy ze sobą, tym gorzej nam szło. Więc stwierdziłem, że nie będziemy... Najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli e, pójdziemy swoje drogi i sami będziemy kontynu kontynuowali swoją karierę. Mówię, tutaj dlaczego ludzie najeżdżają na niego? No po prostu zrobił tam parę rzeczy w swojej historii, za które osoby, niektóre po prostu nie lubią. No, ale to jest normalny no zawsze, nie, nie będzie lubiany zawsze przez każdego, ale no, Barbara jest dość specyficzną osobą. Mógłbym powiedzieć więcej nie na wizji, ale na wizji, no to nie wypada mówić niektórych rzeczy. No, ja, ja do niego nic nie mam, tak? Ja, ja zawsze z nim byłem na, na spokojnie i nie miałem do niego żadnych pretensji, jeżeli chodzi o całokształt kształt, jakiś. Mult, jaka jest Twoja misja? Moja misja, kurna, co? Ale co, ty chodzi? Jaka misja, kurde? Chodzi ci, nie wiem, o to, co ja tutaj robię teraz, tak? Tak, o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że ja prowadząc kanał na YouTubie, mam kontakt z ludźmi, udaję, że mam kontakt z ludźmi przynajmniej, mam jakąś wymówkę, że mam kontakt z ludźmi no i lubię tak sobie pogadać, kurde, bo często jest tak, że no. Nie każdy po prostu jest zainteresowany tym, co mówię. No ale znalazłem swoje grono odbiorców, odbiorców którzy lubią posłuchać mnie no, i mi to cieszy, tak. Więc no moja misja jest taka, że staram się przekazywać swoją wiedzę, chociaż część swojej wiedzy, jeżeli jakąś tam mogę. Znam parę osób, które naprawdę wykorzystały tę wiedzę bardzo, bardzo pożytecznie i mają bardzo już wysoki poziom skilla. Także jest możliwość, aby z tych moich filmików wyciągnąć tą wiedzę, tylko trzeba też chcieć i jednak ta wiedza czasami jest nie na, nie przed wami wyłożona, trzeba po nią jednak sięgnąć, tak? Nie jest wam podana do ręki. Także moja misja jest taka, żeby prowadząc ten kanał po prostu przekazywać część swojej wiedzy o tej grze, o życiu, o, o życiu w sensie takim... Historię zazwyczaj, a nie jakieś tam już wiedzę, bo za, za, za mało żyję na tym świecie, żeby mieć jakieś takie rady jak Halak, Fayat, Po prostu za mało żyję, tak? Jestem jeszcze młodą osobą, która popełnia w życiu mnóstwo błędów, i dopiero popełniając te błędy, ucząc się na nich, po prostu mogę potem jakieś porady życiowe dawać. Teraz na pewno nie jest na to czas, dlatego tylko w woc mogę no do gry, no dla niektórych głupie, dla niektórych śmiesznej, dla niektórych yy, no całkiem yy, no ważnej, no jednak dla niektórych osób jest taką jakby częścią życia, tak? Wolą lubią sobie tam po prostu po pracy, po, po szkole wrócić i pograć, tak? Więc jednak część życia to już jest. Yy, w pewnym sensie, więc... Tym osobom na przykład pomagam jakoś, y, tworząc te filmiki, pokazując jak grać na przykład. No ale też y, dużo osób twierdzi, że z moich filmików nie da się niczego dowiedzieć. No tutaj ja niestety się nie zgadzam z tym, no bo ja kiedyś tworzyłem filmiki, które mówiły takie no, podstawowe rzeczy, ale stwierdziłem, że one nie są tak przydatne i je może każdy do o tym się dowiedzieć na przykład statystyki czołgu. Ja staram się teraz mówić bardziej tak opisowo, jak ten moduł działa, jak to działa, to działa na przykład, a nie jak jest w statystykach statystyki każdy widzi, prawda? Więc to jest bez sensu. Jak już to staram się po prostu pokazać na przykład jakieś tam ik pointy czołgów, jakieś tam jak grać tym czołgiem na przykład, że Mausem nie należy wyjeżdżać tutaj i tutaj, 90 bez sensu wyjeżdżać na twarz pod głosowi, no bo nic mu nie zrobimy, T-54 najlepiej po gąste strzelać, a potem na przykład takiego delikwenta trzymać na tej gąste i strzelać w pierwsze kółko, niemieckim czołgom na plecy wyjeżdżać i strzelać w... Od boku, w tylną część, wtedy jest pożarek, albo w na kółko, wtedy też pożarek, no takie yy, rady. Są też takie serie, kiedy ja gram na luzie i nie daję takich porad typu tutaj jedź, tu jedź, tak? No bo kurde, mówię, są serie takie jak Fontana Wiedzy, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Są takie serie, jak Kurs IMX50, gdzie cały czas mówię co robić, dlaczego to robić i po co. I co ja w ogóle robię, dlaczego tak wszystko się dzieje. Są takie serie, jak strzelmy sobie randomka, gdzie pokazuje czołk, tylko jak bitwę jakąś, są takie serie, gdzie opowiadam o zarabiaczach, są takie serie, gdzie gram Pluton z pointerem i tam jest tak naprawdę tylko fan nasz gry pokazany, jak gramy razem nie pokazujemy tam jakiś sztuczek jak grać, tylko po prostu jak gramy, tak? I tak można zobaczyć taki odcinek i dowiedzieć się czegoś, ale to już tak właśnie trzeba bardziej sięgnąć ręką po to, a nie że dostajemy do ręki tą wiedzę. Tam jest pokazane jak po prostu jadę, tak? Żeby zrobić demoś na randomkach. No i kiedyś jeszcze były też filmy z SEA, jak jecha, jechałem jakieś tam turniej ale one były tak raczej bardziej żeby pokazać, że, że to gram i yy, tak dla fanów, żeby sobie zobaczyć jak ktoś gra itp, a nie żeby jakąś taką wiedzę pokazywać. Yy, no, także bardzo obszernie wypowiedziałem się na ten temat, mam nadzieję, że to wystarczy. Multi, jak grać ISEM? Nie wiem czy mam nim snapić, czy jechać na pierwszą linię. Is um, to jest czołg, który nie nadaje się na ostatnią linię no to jest bez sensu z nim grać w ostatniej linii. Ja jestem jechał po prostu na, na pałę do przodu. Ale jeżeli chcesz grać naprawdę dobrze i sam, no to musisz po prostu wyczuć moment, czy warto jechać w pierwszej linii, jakie są tiery. Jak na 7 no to jednak wypadałoby w tej pierwszej linii tam yy, nie chować się za tdk -ami. ale jeżeli są ósemki, są dziewiątki, to musisz już inaczej grać, tak? No bo jest dużo inna rozgrywka. No i tutaj znowu jest pytanie o trójkę, czwórkę, no już odpowiadałem na to parę razy, czwórki ja bym wybrał, yy, ale... Yy... To zależy od indywidualnych, indywidualnych preferencji gracza. Załóżmy, że mam około 1500 WN8. Na początku kariery z Wotem mi nie szło. Ja mam w sobie staty na niektórych czołgach. Jak poprawię na nich staty, to WN8 mi wskoczy. No jeżeli poprawi staty, no to oczywiście WN8 się poprawi, ale nie przecież grać na tamtych czołgach, możesz grać na twoich ulubionych czołgach, a WN8 będzie ci rosło. Nie chodzi, żeby poprawić statystyki na tamtych czołgach, tylko. Ale to nie ma, to tak nie działa po prostu. Czemu zmieniłeś klan na Fame i co to za klan? Fame to jest klan stworzony z takich najlepszych graczy, według statystyk, na serwerze europejskim. Jest to klan, który zawiera graczy, którzy grają CW, którzy grają tak którzy grają Rondomki tylko. No taki klan dla każdego takich, można powiedzieć, najlepszych graczy. No, ja tam jestem, ale gran czasami CW, grant. Gram SL, ale pod takim innej drużyny, więc jakoś na markę fejmu nie wpływam. No też gram, więc... No mówię, klan Clan teoretycznie najlepszy według, według statystyk na serwerze europejskim. Więc... Tyle, mogę powiedzieć. No nie będę mówił, że jest najlepszy na CW, no bo... To zależy już od tego, czy po prostu... Yy, od... To jest losowość, tak? Tutaj już wszystko zależy od tego na jakich się gra, zależy też od tego, jak, jacy gracze grają, który skład i takie różne pierdoły, no. Na, na CW liczy się nie tylko jeden klant, trzeba mieć sojusze itp. Samemu ciężko coś osiągnąć, więc to jest długa historia, bajka. Czy ty Show to jest twoje pierwsze konto? To jest moje pierwsze i jedyne konto w World of Tanks. Jakim składem aktualnie grasz go for i ZZ? Hmm. Sprawdzę za tylko czas, słuchajcie. Witam Was Dzień bardzo serdecznie kurna. z tej strony. O Jezu, co ja tutaj gadam? Boże święty, weź się zamknij człowieku Dobra, dobra, dobra e, Aktualnie jakim składem gramy z DZT i Goforwota? No, składem taki jaki jest podany na SL, tak? Taki jaki jest podany na SL. drużynie w Squad. skład. Co sądzisz o tym, że podczas finału w Warszawie organizatorom wyciekły wszystkie kody dla widzów połącznej wartości 11 tysięcy GODA i 45 dni premium na każde konto jeżeli taka suma golda i premium wyciekła podczas finału WG, no to oczywiście jest to fail, no ale no ktoś yy, komuś to wyciekła, ktoś to wykorzystał, prawda? więc... <grych> ja powiem, że mi się podobały finały, bo dostałem torebkę będąc... To te torebkę to może brzydkie określenie. Takie, taką torbę do noszenia różnej jakiejś tam grzewki wody, dwóch wody, no noszenia tabołków, jakichś tam zakupów, yy, dostałem yy, koszulkę dla brata, no no a finały dostałem kody na Golda. No, takie wiecie, dostałem rzeczy, które dałem wam też kody do Golda niektórym osobom na YouTubie, no więc mi się finały podobały ja skorzystałem, każdy skorzystał tak naprawdę. Siamult, mam parę pytań na, temów, na temat tematów z innej beczki, o, trochę za szybko przeczytałem. Jak skomentujesz drużynę Navi i Skill wota Przecież to jest aż tak nieludzki jak to jest aż nieludzki jak można tak grać. o Boże, ale nawaliłem, czytając to pytanie. Pytanie jest po prostu o nawi, o drużyny, jak oni tak dobrze grają. Słuchaj, ymm, grają tak dobrze, dlatego że grają wota od początku. Grają wota Ota ze sobą bardzo, bardzo długo i chyba najdłużej ze wszystkich drużyn. Mają najdłuższy po prostu okres zagrania. Dlatego są po prostu najlepsi i grają dużo czasu mają skina indywidualnego może nie każdy jest koksem na każdym czołgu to się tylko tak wydaje po prostu oni poświęcili mnóstwo czasu tysiące godzin aby może prawie dziesiątki tysięcy godzin, żeby być tam gdzie są teraz, żeby mieć taką, taki tytuł drużyny, nazwę drużyny jak teraz, Navi. nawi. no i i po prostu tyle, no słuchaj, ja powiem tylko tyle, że ja grałem z kilkoma osobami z, tej, z tego, tej drużyny I nie chwaląc się, nie przechwalając się, wygrałem po prostu z nimi parę razy jeden na jeden nigdy nie przegrałem, na przykład grałem z Powerslide'em Grałem ze Starajkiem -like turnieje, zazwyczaj przegrywamy z nimi, bo to jest gra drużynowa ja sam nie wygram hmm. Ale mówię, było parę turniejów, gdzie Evil Panda wygrała, ale było tak z kilkanaście razy tego, ile Na'Vi wygrało z nami. No więc e, oni są po prostu najlepsi drużynowo. No, Skilowo graczy można byłoby znaleźć lepszych na, z niektórych z nich, ale e, zgrań jako drużyna to jest coś, gdzie jeden gracz nie zastąpi. E, dlatego mówię, no są bardzo dobrzy i nikim tego nie e, zabierze. Czy to normalne, że Dendi i jego team navi wygrywające w Dota 2D jakieś tam inwitacje? Invitational 2011 W końcu zgarniało milion y, dolarów. Gdzie są jakieś granice? Aha, ja, ja nie wiem co to jest Dandy, jaki pewnie, lol, pewnie co nie, coś takiego. No, chodzi o to, że. Y, są najlepsi w jakiejś gry? No, to wygrywają kasę, tak? No, nie ma granic. No, w piłce nożnej płacisz 100 milionów prawie za takiego Baila. Ronaldo jest warty, jest warty tam 150 milionów, czy już mi, miliard, już nie wiem nawet. Messi jest warty też miliard, no ludzie, w dzisiejszych czasach określamy ludzi za pieniądze, żeby oni przychodzili do jakichś drużyn. I to pieniądze są miliardy kurde nawet, no to kurde, no nie ma granic według mnie, no, jak takie rzeczy są. Dla, według mnie przynajmniej, tak? Młotek, jakiego masz no te i ile za niego płacisz? Ja mam neta 120 mega. Ale będę miał 250 Mega. Uploadu mam chyba 20 albo 15, coś takiego. Ile za niego płacę, to się nie powiem, bo ja nie płacę. Mój Tata płaci, yy, ale trochę się płaci zawsze za takie monetę, to już nie jest z biedronki. No, ale przynajmniej jest taki net niepotrzebny. Mam YouTube, mam WOTA, muszę mieć dobre pingi, muszę mieć możliwości do wszystkiego. Nie, nie mogę mieć przeszkody, bo jak mam przeszkody, każda przeszkoda jest do pokalania. Ja je pokonuję internetem. <grych> no, także to wszystko ode mnie. Chyba ja dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pa pa.